CSGOLOMBARD.COM. To tutaj kupisz końce do swoich ulubionych ruletek. Wszystko za wygodne dla Ciebie metody płatności. O tym przekonam się już za niedługo, a teraz klasycznie siadamy głęboko w fotelach, zapinamy pasy i rozpoczynamy spotkanie Virtus Pro kontra XCOM. No i przechodzimy do rundy pistoletowej. Jak widzimy, już wymiany na każdym miejscu mapy. Ostatecznie to Virtus Pro już przebiegło w stronę dolnego bombsite'u, podłożyło bombę. No i umiera jeszcze Snatch, tylko dwójka będzie broniła tego bombsite'u. Przed rozbrojeniem bomby już zostaje sam Snax. No i on 3 sekundy, 2 sekundy na bombie, już nie będzie miał żadnych szans, jeszcze wbiega w Ritza z nożem w ręce. Tym meczem myślałem, że Virtusi będą mieli jednak przewagę nad swoim XCOM-u, ale póki co jest inaczej. To XCOM radzi sobie nieźle, weź się pod bombsite, a na tym bombsite górnym no Oskarisz biega po głowie Snaxa, zabija go również w tym samym momencie i błyskawicznie zabójstwa za zabójstwo. 3-2, no i od góry Mono jeszcze będzie szukał jakiegoś otwarcia, które pozwoli Stompowi tak naprawdę wejść od strony do budówki, bo jak widzimy tutaj snajper zespołu XCOM znajduje się ze swoją snajperką. On jest wysmokowany z kolei, Mołotowy cały czas dolatują na pozycję Mona, no i nie ma jak którykolwiek zawodników XCOM wejść na pozycję. Wydaje mi się, że w takiej sytuacji muszą po prostu zachować broń. Po stronie broniącej Virtus Pro, grających swoje spotkania. Dzisiaj widzimy to właśnie po stronie XCOM-u, no i to daje tak naprawdę pierwsze otwierające trafienie dla Virtusów. No i teraz bezproblemowe wejście na bombsite górny, gdzie zostaje tylko Mono w sytuacji 1-4. Bomba jest podłożona, no ale Michu już sprawdza pozycję. No niestety tutaj wcelowany Mono, więc Michu nie miał żadnych szans, no ale jego pozycja jest już znana i w tej rundzie nie będzie mieć prawa nic więcej ugrać. No teoretycznie nie będzie miał, ale wiemy, że w XCOM, jeśli ktoś ma ugrać klasza, to właśnie Mono. W celu, bo na pewno XCOM w tym roku chce awansować do top 30 HLTV. Pytanie, czy to będą mogli osiągnąć. Póki co, z pierwszym zapisem znaczy. No i Begi jeszcze dokłada, ale Innocent jak na razie odpowiada, jeszcze zaskoczony Mono w plecy. Ginie również Innocent i zostaje sam Stomp, on z bronią snajperską na swoich plecach wcelowany w pozycję. No ale również patrząc z drugiej strony, to na pewno w tym meczu przegrają Polacy. Ale jak na razie pozycja rampy dosmokowana i dopalona, a widzimy, że jednak będzie to czwórkowe odbijanie od pozycji rampy, zatem agresywnie zespół XCOM będzie starać się odbijać ten bombsite właśnie od tej jednej pozycji. No i zobaczmy, bomba podłożona, jak na razie cały czas blokują Virtusi wejście XCOM-u. Ale tutaj cały czas czas płynie i to nie, czas płynie na niekorzyść dla XCOM-u. Virtus Pro teraz zadowolone, cieszą się, że ten bombsite jest zajęty, a jak na razie XCOM cały czas za wolno, oni cały czas stoją na rampie. I zdaje mi się, że nie będzie tutaj większych szans na wygranie tej rundy. No raczej tych większych szans nie będzie, ale jak widzimy, bomba już jest odsmokowana. No i rozbrajają teraz zawodnicy XCOM-u. I teraz znaczy musi przez smoka Innocenta, nie! Ostatecznie to Innocent rozbroi tą bombę, jeszcze próbuje zabić Snatchiego. No i bardzo inteligentnie to rozegrał Virtus, ale świetny retake ze strony XCOM-u. Mieli pozostałe granaty, dogadali się kto co rzuca, no i po prostu Virtus Pro nie miało nic do powiedzenia w tej rundzie. Zostali odcięci, jeśli chodzi o tą obronę i dwójka graczy była odizolowana na bombsite, później dwójka musiała odbijać, ale teraz przyspieszenie, runda numer 14. No i pierwsze wymiany, Oskarisz, Michu, no wszyscy teraz zabijają wszystkich, ostatecznie to Snax zostaje sam przy życiu. Sytuacja 1v2, bo zabija Innocenta, a od góry Stomp wraz z Monem. No i Snax szuka kolejnej głowy, znajduje Mona, ale to Stomp. Na pewno będzie chciał rundę pistoletową przypisać na swoje konto, gdzie jednak terroryści już na bombsite. No i jak na razie bomba zostaje podkładana przez Stompa, zatem Virtus Pro będzie grało na retake. No i mogą sobie na to pozwolić, gdyż Snax defuse kit w swoim wyposażeniu. No ale teraz już tylko 30, około 5 sekund zostało. Mono teraz zauważył Snaxa, zatem będzie wiadome, że od pozycji do budówki będzie ten zawodnik starać się wejść na bombsite. Ale bomba cały czas tyka, Virtus nie podchodzą, ten flash troszkę rzucony, ale jednak Stomp z trafieniem biały. Teraz, przepraszam, ginie Stomp. No i ginie jak na razie tylko od ze strony Virtus Pro Wegi. Zatem jak na razie bomba rozbrajana na raz i to się zdaje mi się, że uda, ale... Nie udało się! To Innocent jednak zabija Snaxa, co prawda podniesiony ten defuse kit, ale czy Snaci zdąży, czy w ostatniej chwili jednak wybuchnie? Nie! Jednak Virtus Pro! Będzie duży problem dla zespołu, żeby wejść na którykolwiek z bombsite'u. Ale 45 sekund do końca, to jest jak na razie strata tylko jednego zawodnika. No i wykrakałem, ginie również Innocent, zatem XCOM już zmuszony w trójkę do grania w tej rundzie. No a jak na razie zespół Virtusów mają te granaty, mają również życie i jak na razie tylko Michu ginie właśnie ze strony Virtus Pro, zostaje sam Mono. Ale ten również nic nie może zrobić, znaczy doskonale wychyla z wentylacji. Właśnie tak będzie, nie? Innocent i reszta zespołu bardzo aktywnie sprawdza każdą pozycję, czy sprawdzą również prawą stronę. No chyba nie, bo Biali się rozpędza, Biali szuka kolejnych zabójstw. Ostatecznie tylko dwa, upada Oskarisz i Stomp.
No i zespół Virtus Pro już pędzi w stronę dolnego mobsite'u, pędzi również zespół XCOM-u, no ale mamy zwolnienie, dorzucono mu od dowentów, no i pytanie, czy XCOM będzie chciało jeszcze przerodować, bo dolny mobsite jest już bardzo mocno i bardzo dobrze broniony, więc będzie tam bardzo ciężko. No i Mono jeszcze próbuje, zobaczmy, w stronę górnego bombsite'u, szuka tam zawodników Virtus Pro, ale nikogo nie widzi, więc wydaje mi się, że gracze XCOM-u jeszcze będą próbować się wycofywać. No zobaczmy, już wentami wchodzą i Innocent oraz Ritz, no i zaraz ten bombsite górny będzie atakowany przez trójkę zawodników atakujących. No i tak, zespół XCOM-u bardzo mało zostawia sobie czasu na wejście na dany bombsite. Teraz tak jednak z trafieniem ginie również Innocent, czyli bomba zabezpieczona na bombsite, a Ritz co prawda trafnie malej, co z tego, kiedy już Snax jest na plecach. Pierwszego gracza będzie bardzo duży problem z tak naprawdę wchodzeniem po bombsite. Póki co to Oskarzy z pierwszym otwarciem, ale Michu, no fantastycznie teraz z góry. Ostatecznie jest już wymieniony przez Innocenta, Snax jeszcze od budówki, zdobywa kolejne zabójstwa. No i dwóch na dwóch, Vegi jeszcze schowany za bombsite'em, wszystko w rękach Mona. Mono, Michał Gaprzewicz nie daje rady, Vegi go zabija, 13 runda dla zespołu Virtus Pro. Podłożyć, dokładnie tak. Zatem jeszcze Ritz będzie się starać, on dwa trafienia, zatem musiałby zdobyć 4, jeśli chciałby tą rundę wygrać. No jak na razie Ritz stara się sprytnie rozegrać to. Dwa defuse kity u Micha oraz Usnaciego. Nie ma smoka, ale jest Mołotow. Przepraszam, granat zapalający u Snaciego, u polskiego snajpera. Chodź mu teraz na plecy. No dokładnie tak, oj, czy to teraz będzie próba? Nie, jednak to nie będzie kota, ale już zauważona dwójka zawodników, Adenerosów, jeden spray przeciągnięty, udaje się, fantastycznie, słusznie, bezbłędnie, fachowo. W pozycji wentylacji, Innocent z dobrze sprawdzoną pozycją zabije Vegiego, co prawda biało odpowiada, ale teraz wymiana, gdzie zostaje sam z tą bombą, jednak cały czas została podłożona, zatem nie mają zdzielonego pojęcia zawodnicy Virtus Pro, gdzie znajduje się stąd. Ale Virtus jednak ginie Snax, zatem zostajemy w sytuacji 1 na 1, gdzie Michu już został zauważony przez Stompa i Stomp nie myli się. 14 runda dla zespołu XCOM-u. Wielkie brawa dla Stompa. Są bardzo ściśnieni. Jeszcze Innocent Dr. Smoke pozwala zawodnikom szukać swoich wrogów. No i Stomp z tym pierwszym zabójstwem zabija Snaczego. Jeszcze tutaj schowany jest Snax z 5-7. No i Oskarysz teoretycznie to sprawdził. Daje info, że jest czysto, ale Snax jakoś uciekł przed jego wzrokiem. Więc teraz Janusz będzie mógł wchodzić na podstąp 5-7. Będzie niesamowicie groźny, ale widzimy, jak dobry granat teraz. 40 tylko punktów życia na jego koncie. No i Snax już chyba zaraz umrze, bo Stomp widzi jego ciało dokładnie tak, no i teraz nie trafia. Snax musi się ewakuować, no i biega prosto. Otwarte ramię na Oskarysza, a w międzyczasie Vegi! Z dwoma zabójstwami. I Mono kontra Michu, no teraz Michu musi ugrać tę sytuację, jeśli chce doprowadzić do dogrywki. A jeśli Mono zwycięży, to będziemy widzieli się już za chwilę na drugiej mapie. Póki co Mono zbieg w stronę dolnego bombsite'u. Michu znalazł kałaszynkowa. No i bomba jest podłożona. Mono w międzyczasie słyszał, że Michu zaskoczył z wentów. On zmierza w stronę dużych drzwi. Idzie już w stronę okna. No i pytanie, czy zobaczy Mono. No widzi Mono i zdobywa to zabójstwo. 15 do 15 to będzie dogrywka, Oskarze. No dokładnie tak, tak jak mówiłem wcześniej, że Virtus Pro niestety nie wygrało tej mapy, już byłem przekonany, że zespół XCOM-u tą mapę na swoje konto przybliży, ale nie udało się i mamy te dogrywki. Zatem jak na razie Virtusi nie składają broni i cały czas są w grze. Czyli mapa Deniuki jeszcze się nie kończy przy Snaxa, który zdobył wcześniej trafienie na jednym z zawodników XCOM-u i to się opłaciło, ale i co z tego? Zatem widzimy się po raz kolejny po krótkiej przerwie. Była niekończąca się opowieść, no teraz może będzie niekończące się spotkanie. No ja bym chciał, żeby się skończyło jednak. To jest bardzo dobre spostrzeżenie i to również mówi nam o tym, jak zespoły boją się stracić pierwszego gracza. Kiedy tracą to pierwsze zabójstwo, to później sypie im się albo obrona, albo atak i na spokojnie ten gracz, który zdobędzie pierwszego fraga, może zdobywać drugie i trzecie. Póki co wejście na górny bombsite, no i Virtus Pro może zaraz zdobyć tą drugą rundę, o której mówiłem. Biali oraz Naci, łącznie trzy zabójstwa. Jeszcze Mono tutaj podchodzi pod celownik Snaciego. No i błyskawicznie 20-18. Virtus Pro ma te dwie rundy, o których mówiłem po stronie atakującej. Czyli na tej pozycji. Jednak Oskarysz, on fantastycznie otwiera, jeśli chodzi o zespół XCOM-u. No i mamy to pierwsze otwarcie. Już zawodnicy atakujący pędzą w dół rampy. Czterech zawodników Virtus Pro z kolei będzie musiał odbijać. Bomba już niedługo zostanie podłożona, ale Snaci znajduje zabójstwo, to na outside upada Innocent. No i mamy wyrównanie i to jeszcze jest runda, którą na pewno Virtus Pro może wygrać. I udaje się Oskarysz, co prawda nie byłem pewien, czy zauważył tam Vegiego, który akurat schował się za zamykającymi drzwiami. Ale to jednak i ta, to są dwa, już trzy trafienia dla zespołu XCOM-u i zauważmy, jeszcze jest Snax, on teraz w sytuacji 1 na 2.
No ale tutaj jest jeszcze cały czas Oskarisz, który 3 trafnie już na konto X-komo przypisał. No i Snax również 3, tylko Snax w tej sytuacji troszeczkę mniej punktów życia na swoim koncie, ale teraz Oskarisz zauważa. No i zobaczmy, to jest to, Patryku, o czym mówiliśmy. Pod względem życia, również pod względem wyposażenia, gdyż mamy Mołotowa, mamy również Nejda, który dla Ritza mógłby być teraz zabójczy. Ten zaraz powinien polecieć, ale jak na razie cały czas czekają, ale teraz Snax doskonale wychyla, zatem Ritz już wyeliminowany. Mamy cały czas takie powolne było to wejście na mostek, ale jak ruszyli dosłownie zawodnicy Virtusów, tak, teraz zostało już bardzo mało czasu, ale teraz mono. 2 trafienia, oj, i Snax będzie to broić teraz, czy to się uda? No stąd daleko będzie starać się i udaje się zabić Snaxa, który rozbrajał tą bombę w plecy, zatem mamy wyrównanie. No i zdaje mi się, że ten mecz tak szybko się nie skończy. Odpowiedzią i Virtusi spowolnili. Teraz jeszcze Stomp, doskonale wcelowany, wychyla w idealnym momencie, na stać jego ginie również Vegi. No zatem ta przewaga teraz już stopniała po stronie Virtus Pro i to bardzo drastycznie stopniała. Zostaje sam Snax w sytuacji 1 na 4. No jeszcze Stomp stara się w tej sytuacji cokolwiek zrobić, co prawda on ginie. Ale Innocent był do pomocy. Lukę, którą powinni wykorzystać antyterroryści, on wstąpił przez tą granicę między granatami, zdobył 2 zabójstwa. No i to było niesamowite, co teraz zrobił Michał Snajper zespołu Virtus Pro. Na pewno X-Com musi sobie pluć w brodę, bo byli wcelowani w tą pozycję, a Snaszy po prostu zdobywa 2 zabójstwa, w międzyczasie bijali. To on, jak wcześniej Oskarysz, teraz on wyrzucił wszystkie guziki z klawiatury oprócz właśnie klawisza W i po prostu w biegu, w pełnym po prostu sprincie wleciał na dolny bombsite, co był to zabójstwo. Dwa Mołotowy jeszcze na rampę, X-Com jest wyrzucone spoza bombsite'u, teraz 2 smoki, pięknie to wygląda, jeśli o to chodzi. Niesamowicie zsynchronizowane te granaty. No i teraz z kolei X-Com próbuje odpowiadać granatami zaczepnymi, ale bijali ubity tylko za 21 punktów życia. Bomba tyka coraz szybciej, już połowa czasu tej bomby minęła, no i X-Com musi powoli zaczynać odbijać, bo tego czasu może zabraknąć. Stomp z pierwszym otwarciem, trzeba jeszcze pokonać 4 zawodników Virtus Pro, jeśli chcą zwyciężyć w tym spotkaniu, ale znaczy z jednym, Michu z kolejnym, tylko 2 zawodników X-Com przy życiu, już tylko sam Stomp i to będzie 4. dogrywka. Na mapie Deniuk. Znaczy trafia w nogę Oskarisza, no i pierwsze obrażenia już są dla zespołu Virtus Pro. Dorzucone 2 Mołotowy, więc droga w stronę dolnego bombsite'u jest otwarta i tam właśnie będą się kierować zawodnicy X-Comu. Na pewno bomba już nie tylko będzie podłożona, bo póki co nie ma żadnej prezencji, jeśli chodzi o zespół Virtus Pro, właśnie na bombsite'u oznaczoną literką B. Tylko chyba jeden zawodnik dokładnie tak w Eki ustawiony. No jeszcze Biali, więc dosyć duża jednak ta prezencja. Szybko przerotowali zawodnicy Virtus Pro, więc tylko musi teraz uważać. Jeśli podejdą pod ten dolny bombsite, to wszystko może się zakończyć właśnie w tej rundzie. Teraz kto wygra te walki imowe, to będzie najbardziej istotne. Bomba już jest podkładana, zaraz drzwi będą otwarte. Ale jednak nie, Virtusi czekają. Chcą po prostu w piątkę to odbić. Bomba podłożona, żadnego jeszcze zabójstwa w tej rundzie. Bardzo rzadka sytuacja. 5 na 5, tylko Oskarisz bardzo mocno poobijany. No ale jeszcze mnóstwo granatów, jeśli chodzi o zespół Virtus Pro, upada jako pierwszy Biali, Stomp znajduje to zabójstwo. No i to na pewno pomoże zawodnikom X-Com Teamu. Można teraz grać pod wymianę, a Mono w międzyczasie na rampie. Kolejny frag, jeszcze Ritz z jednym. No i chyba to będzie kolejna runda. Tym razem wygrana przez zespół X-Com Team. Jak widzimy, Virtus Pro już się nawet wycofuje. Chce zachować troszkę dziwny kol, biorąc pod uwagę, że zawodnicy mają po 13 tysięcy na swoim koncie. Snax jeszcze bawi się drzwiami. Trzaska teraz twarzy Innocentowi i ostatecznie to jednak Paweł Mocek zdobędzie to zabójstwo. Mówiliśmy się z naszych nieoficjalnych źródeł, że ta przerwa taktyczna po stronie X-Comu to tylko przerwa fizjologiczna. Mianowicie paru zawodników właśnie X-Comu, zatem oni odczuwają to samo co my. I na pewno też chcieliby już to spotkanie zakończyć, no ale jak na razie cały czas jesteśmy na mapie, cały czas trzeba być skupionym. Minuta 15 do końca, a Virtusi powoli tą rundę rozgrywają. No i pytanie, czy to im się opłaci? Właśnie zespoły, które wolno rozpoczynały, miały problem z czasem albo chociaż z wejściem pod rysbą sajtów. Jednak teraz im się to opłaca. Michu zdobywa pierwsze zabójstwo. Jest ta przewaga i może tym razem w rundzie numer 60 zakończymy to spotkanie. Czyli można powiedzieć, że oficjalnie rozegraliśmy 2 pełne mapy. No i pytanie, czy będziemy jeszcze grali dalej? Chyba nie, bo Snax z 2 zabójstwami. Oskarż oraz Mono to ostatni zawodnicy X-Com przy życiu. No i Oskarż jeszcze się pali. On przebiega przez tego Mołotowa. Już chyba się poddał. Już chyba nie ma, ale znajduje zabójstwo. No fantastycznie teraz. Tylko czy to się opłaca? Opłacił to już 80 punktami życia. Bomba jest już podłożona. Mono w międzyczasie też również się pali. Znajduje zabójstwo. Jeszcze szuka kolejnego.
ale Piali wychodzi na plecach i wszystko w rękach Oskarysza, który tak fantastycznie otwierał, jeśli chodzi o otwierające zabójstwo, ale teraz musi wygrać sytuację 1v3. No i przy małych drzwiach, a z kolei Virtusi czekają 20 sekund na zegarze. Znajduje noscope'a, jeszcze dwóch zawodników przy życiu. Piali raz znaczy, nie czy zabije. Nie, niestety nie, 31-29. To jest koniec. Mamy to, to jest koniec mapy Deniuk. Po ponad 2 godzinach kończymy pierwszą mapę wynikiem 31-29. Dokładnie tak, nie przesłyszeliście się. Wynik 31-29 dla Virtus.pro, a my serdecznie zapraszamy was już na kolejną mapę.